naszemu Bogu Najwyższemu. Wiecie, jak tak Marek mówił o tej gitarze i o PKS-ie, tak sobie myślę, gdzie dzisiaj jeszcze PKS jest, można znaleźć. Ale ludzi jest dużo. Jest wokół nas wiele ludzi, którzy potrzebują Ewangelii, potrzebują Jezusa. I dziękuję Bogu za każde działanie, za każdą ewangelizację, każde głoszenie Słowa Bożego. To jest dobre. Amen. Halleluja. Tak się bardzo cieszę, że jesteście na tym miejscu. Muszę się trochę przyglądnąć wam, popatrzeć. Pięknie wyglądacie i cieszę się, kiedy możemy się widzieć, kiedy możemy się spotykać. Ale wiecie, co najlepsze w tym wszystkim jest, że Bóg działa, Jego Duch Święty jest wśród nas. Amen. Jest wśród nas, Jego Słowo jest mocne, jest żywe, skuteczne. Ono jest ostrzejsze niż miecz obosieczny, przenikające do najgłębszych naszych zakątków, a po to, aby nas uleczyć, aby nas zbawić, aby nas podnieść, aby poprowadzić do życia. Zadałem takie pytanie Bogu. Kiedyś na modlitwie, kiedy się modliłem, w biuletynie zobaczyłem, że tam usługę wpisano. Cieszę się z tego powodu. I zadałem Bogu takie pytanie. Ojcze, jeżeli miałbyś usłużyć na naszym nabożeństwie, to o czym byś mówił? I wiecie, następnego dnia usłyszałem takie słowa, które sobie zapisałem. Jeżeli chcecie, możecie sobie zapisać je. To jako życzenia od naszego Ojca. I napisał takie, powiedział, usłyszałem, dosłownie usłyszałem te słowa. Nie zasmucajcie tego, którego tak bardzo kocham. Wasz Ojciec. Halleluja. Ale chciałbym czytać Ewangelię Jana. Otwórzmy może Ewangelię Jana. 14 rozdział. 14 rozdział, 6 wiersz. Kto ma Biblię, niech otwiera. Otwierajcie. I czytamy tak. Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem droga i prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mojego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go, rzekł mu Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus. Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Może na razie do tego miejsca. I chciałbym zachęcić, chciałbym was poprowadzić w taką może wędrówkę przez Ewangelię. Pan Jezus chodząc po ziemi nauczał różnych bardzo ważnych rzeczy swoich uczniów. Ale chodząc po ziemi przypominał, nauczał, karcił ich niewiarę. Po to, żeby byli dobrymi uczniami. I z tego, co tutaj widzę w Ewangelii, nie mógł się doczekać do momentu, kiedy przedstawi im kogoś bardzo ważnego. Kogoś bardzo ważnego, wspaniałą osobę, którą Pan Jezus tak bardzo kocha, którą Ojciec tak bardzo kocha. Osobę Boga, który tak bardzo jest cenny i dla Ojca, i dla Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus chodząc po ziemi nie mógł doczekać do samego końca, bo to było na sam koniec przygotowane, kiedy powiedział, oczekujcie obietnicy Ducha Świętego. Ale Pan Jezus już w trakcie swojej usługi na ziemi tutaj, kiedy był z uczniami, już zaczął mówić o Duchu Świętym. I kiedy zaczął mówić o Duchu Świętym, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu, to uczniowie nie mogli tego połapać. No bo to jest ciężko zrozumieć, wiecie, wyobraźcie sobie na logikę, że ja wam powiem, że ktoś jest we mnie, ktoś mieszka we mnie. No to pomyślicie sobie, no poezja, to tylko mogą być słowa. Ale Pan Jezus mówił o rzeczach duchowych, mówi jak Ojciec jest we mnie, a ja w Nim. Duch Święty, którego ja wam poślę, Pocieszyciel, Przyjaciel wasz, którego poślę, nie zostawię was samych, On będzie w was. On będzie z wami na wieki, ale będzie też w was. Jest napisane, że czy nie wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście i że Duch Boży mieszka w was?
Nie jesteście już dla samych siebie, ale jesteście świątynią, jesteście odkupieni, czyści, jesteście czymś naprawdę cudownym, wspaniałym dla Ducha Świętego, nie dla siebie samych, ale dla Ducha Świętego, dla Ducha Bożego. I chciałbym właśnie mówić o Duchu Świętym, o Duchu Bożym. Wiecie, to jest tak szeroki temat, tak głęboki temat, że nie jesteśmy w stanie przez naszych 35-40 minut powiedzieć ani jednej setnej. Ale chcę was zachęcić do czegoś, co nie jest teorią, a czegoś, co jest praktyką w naszym życiu codziennym. Do relacji właśnie z Nim. Jako osoba, jako przyjaciel, jako ten, który pomaga, jako ten, który jest pocieszycielem, jako ten, który jest na każdy dzień bardzo realną i ważną osobą w naszym życiu. Amen? Halleluja. I Pan Jezus właśnie zachwycony Duchem Świętym, obecnością Ducha Świętego, mówi, ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Duch prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, ale wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Pan Jezus dał wyraźnie do zrozumienia swoim uczniom, że Duch Święty jest wśród was. I oni się rozglądają i pytają się, Panie Jezu, ale gdzie jest Duch Święty? No jest, jestem wśród was. Jestem wśród was. On jest we mnie. Duch Święty, Duch Boży jest we mnie. On jest wśród was. Świat tego przyjąć nie może, bo go nie widzi. I tu jest największy problem. Wiecie, gdyby Duch Święty był osobą widoczną, to cały świat dzisiaj by był zbawiony. W jednym okamgnieniu. Bo On jest ten, który przekonuje o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. Ale problem jest w tym, że On jest z nas. I to twoim życiem, moim życiem, On chce usługiwać innym. On chce innych przyprowadzić do Jezusa Chrystusa. On chce zachęcić ciebie. On bardzo potrzebuje ciebie i mnie. Bardzo potrzebuje każdego z nas, jak tutaj jesteśmy na tym miejscu. Niektórzy czują się teraz zakłopotani. Boże, a jak ja mnie może Duch Święty użyć? Jak Bóg może mnie użyć? I myślicie sobie, jak to zrobić? Nie musicie się martwić. Wiecie, wczoraj, powiem wam takie krótkie przeżycie. Wczoraj robiłem coś koło domu i prosiłem Pana o Jego błogosławieństwo, aby Jego namaszczenie mogło się wylewać na was, na nas razem, kiedy będziemy w Jego zgromadzeniu. I tak martwiąc się o to spotkanie, chciałem zabiegać o to, żeby było dobrze. Żeby była fajna atmosfera, żeby Duch Święty działał, żeby dotykał twojego serca, mojego serca. I robiłem taką rzecz, trzeba było mi taki duży filtr opróżnić z wody na zimę. Trzeba było to wypuścić z niego wodę. Był ciężki, trochę wyżej postawiony i pomyślałem sobie pierwsze, że podstawię wiadra i będę przechylał go i będę próbował nalewać do tych wiader. Ale kiedy spróbowałem moje siły, to sobie pomyślałem, od razu mi się plecy przypomniały, że chyba nie dam rady. Było ciężkie. Było to za ciężkie. I przypomniał się mi taki przykład, na pewno w dzieciństwie bawiliście się, kiedy wężyk wkładało się do wody, musiałeś trochę zassać. I potem można było przelewać, wylewać wodę. Pamiętacie coś takiego? Kto się bawił takim czymś? Każdy na pewno się bawił. I fajny sposób. I poleciałem poszukać takiego wężyka, elastyczny kawałek węża. Przyniosłem sobie. Wiecie, na początku trzeba trochę zassać, trzeba trochę pociągnąć, ale potem, kiedy zaczęło lecieć, to wystarczyło tylko patrzeć, jak się napełniają pojemniki, jak się napełniają wiadra. I Duch Święty zaczął mówić do mnie i mówi, właśnie tak się to dzieje, kiedy czytasz Boże Słowo. Tak się to dzieje, kiedy Bóg przychodzi na zgromadzenie, a On jest dzisiaj na tym miejscu. Halleluja. Tylko musisz trochę zassać. Musisz tylko na początku zaciągnąć. A potem już On robi swoje. Ty jesteś tym wężykiem. I niczym się nie przejmujesz. Ten wężyk, wiecie, w ogóle nie był ani zestresowany, ani skrępowany tam jakoś szczególnie. On był na swoim miejscu, a woda leciała. Halleluja. I wiecie, i tak stałem i patrzyłem się i tak sobie pomyślałem, a jeden pojemnik spróbuję tak do przelewu i wiecie, i przelewało się przez górę. I tak fajnie, i następny. I tak właśnie Bóg działa dzisiaj na tym miejscu. I działa w twoim życiu i w moim życiu, kiedy pozwolisz Duchowi Świętemu, aby On działał w nas. To bez naszego wysiłku, to bez naszej jakichkolwiek starań ani dołożenia. Pan Jezus powiedział kiedyś, co ci pomoże, jeżeli w swoim staraniu, w swoim zmartwieniu dołożysz, czy dołożysz chociaż jeden łokieć do swojego wzrostu? Nic. To, co trzeba nam, to przyjść do Niego, przyjść do Jego obecności. Po to jest łaska, po to jest za darmo, aby powiedzieć, Panie, potrzebuję Ciebie. Duchu Święty, potrzebuję Ciebie. I Pan Jezus mówi właśnie o Duchu Świętym, Ducha Prawdy, którego pośle. Halleluja, co za wspaniała osoba. Ja już na samą myśl, już wiecie, mam gęsią skórkę, kiedy mówię o Duchu Świętym. Bo jest to tak wspaniały przyjaciel, jest to tak wspaniała osoba, że kiedy zaczniemy przyjaźnić się, kiedy zaczniemy chodzić razem z Nim, kiedy zaczniemy rozmawiać i pytać się Go, kiedy zaczniemy czytać Słowo Boże razem z Nim, kiedy przychodzimy do obecności albo do zgromadzenia razem z Nim, to już nigdy nie będziesz chciał innego przyjaciela.
Powiesz, Boże, najlepsze, co mnie mogło spotkać, to Twój Duch Święty. Halleluja. I dlaczego, myślę sobie, dlaczego szatan tak bardzo, dlaczego przeciwnik tak bardzo chce zasłonić nasze oczy, abyśmy nie widzieli tego? Wiecie, każdy, w każdym miejscu, wszędzie, gdziekolwiek popatrzymy, wszyscy mówią, Bóg, Ojciec, tak święta osoba, szacunek, honor trzeba absolutnie zachować. Pan Jezus, nasz Zbawiciel, ale bardzo mało mówi się na temat Ducha Świętego. A Bóg, Ojciec i Pan Jezus tak bardzo, bardzo Go honoruje i ceni. I chciałbym powiedzieć o tym, że On, Pan Jezus mówi, da wam innego Pocieszyciela, który będzie z wami na wieki. Świat Go nie będzie widział, ale On będzie wśród was, On jest tutaj dzisiaj na tym miejscu, On jest wśród nas i On będzie was, jest w was. Właśnie się teraz przyglądam i patrzę się, gdzie Duch Święty siedzi. Halleluja. On jest w was. Zwróćmy może trochę wcześniej. Pan Jezus powiedział takie ciekawe słowa i dziwne. I nie jesteśmy w stanie bez Niego zrozumieć ich. Nie jesteśmy w stanie mieć społeczności, relacji, kiedy Duch Święty nie jest naszym przyjacielem, naszym towarzyszem, w naszym życiu. Tu Pan Jezus powiedział takie dziwne rzeczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Ja się zastanawiałem kilka razy, Panie, powiedz mi, co znaczy większe nad te, które Ty czyniłeś? Kiedy czytam Ewangelię, to mówię z otwartą gębą, mówię, Panie Jezu, jak Ty wspaniałym Bogiem jesteś. Jak jesteś wspaniałym lekarzem. Jakim Ty jesteś wspaniałym cudotwórcą. Czy powiedzcie mi, czy dzisiaj ktoś może zrobić większy cud niż uciszyć burzę na morzu? Nie ma szans. W jednym okamgnieniu zmienił pogodę. Czy ktoś może większy cud uczynić, jak uzdrowić sparaliżowanego od 38 lat, któremu nikt nie był w stanie pomóc? Ten człowiek mówi, nie mam przyjaciela, który mógłby mnie wrzucić, kiedy już się woda poruszy. Zawsze ktoś mnie ubiegnie. Ktoś zawsze jest szybszy. Tak właściwie to on chciał powiedzieć, na mnie nie ma nadziei, ale siedzę tutaj. Może Ty jesteś dzisiaj na tym miejscu, które tak właśnie mówisz. Nie ma dla mnie nadziei, ale przyszedłem na to miejsce. Chcę Ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest na tym miejscu i stoi już koło Ciebie. Już jest koło Ciebie, aby Ci usłużyć, aby powiedzieć Ci, chodź, daj rękę, wstań i chodź. Daję Ci nowe życie. Halleluja. I wiecie, takim właśnie jest Duch Święty. Pan Jezus powiedział, że kiedy powiedział słowo, to się działo. Kiedy uzdrawiał, to się stało. Bardzo, bardzo, bardzo wiele uczy nas modlitwa, jak Pan Jezus się modlił. Ja kiedy czytam Ewangelię, to mówię, Duchu Święty, naucz mnie tak modlić się jak Jezus Chrystus. Kiedy Pan Jezus się modlił, to się działo. Kiedy On prosił, to się działo. Amen. Kiedy Pan Jezus przyszedł do grobu Łazarza, było już po fakcie, było już kilka dni po tym, kiedy miało być pomożone, tak powiedzmy po naszemu, po ludzku. Ale zwróćcie uwagę, jak Pan Jezus się modlił. To jest dla mnie bardzo wielka nauka i bardzo wielka szkoda. Kiedy coś się dzieje w naszym życiu, my krzyczymy, Boże, jeżeli jesteś, Boże, jeżeli mnie słyszysz, jeżeli gdzieś tam jesteś, proszę Ciebie. Popatrzcie na słowa Pana Jezusa Chrystusa. Ten, który był pełen Ducha Świętego, ten, który chodził jako Bóg po ziemi, halleluja, z przyjacielem, z Duchem Świętym. Zwróćcie uwagę, jak Pan Jezus się modlił. Pierwsze Jego słowa, wspaniałe pierwsze słowa modlitwy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Byli faryzeusze, byli sadyceusze, był cały tłum pogrzebowy i tych, którzy się smucili. Była rodzina, byli ci, którzy już brakowało im łez, aby wylać. Młody człowiek umarł, tak bardzo potrzebny im. To był ich brat. I Pan Jezus otworzył usta, podniósł głowę do góry i powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Popatrzcie się, na tak sprzeciw, na tak wielki dowód niewiary, jaki był na tym miejscu. Pogrzeb bliskiej, młodej osoby, nic gorszego nie mogło być. Taki wielki oblicze tragedii. Pan Jezus stanął i przyniósł nadzieję, która nigdy nie jest w stanie do podważenia. Ojcze, Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Halleluja. Jakie wspaniałe słowa uwielbienia. A Ojciec stoi za tymi słowami. Duch Święty już się nie może doczekać, kiedy obudzić Łazarza. Halleluja. Wyobraźcie sobie ten moment. I czy ktoś większe cuda może uczynić nad Jezusa Chrystusa? Ja powiem, że nie. Czy jest ktoś, kto by mógł powiedzieć, że większe nad te? Wiecie, kiedyś się modliłem i mówię, Panie, daj mi objawienie. Proszę Cię, pomóż mi zrozumieć, co mogę zrobić większego niż Ty.
I chodziłem z tym kilka dni, wiecie. Męczyło mnie to, wracałem do tego słowa, te kartki są cały czas tutaj używane w mojej Biblii, więc wracałem do tego słowa i kiedyś padłem na pomysł, mówię, Duchu Święty, proszę Cię, bardzo proszę Cię, pomóż mi, otwórz moje oczy, powiedz mi, co mogę zrobić więcej niż Pan Jezus Chrystus. I opowiem Wam, co mogę zrobić więcej. Każdy z Was to może zrobić. Myśleliście już nad tym? Kto na to wpadł? Pomachaj ręką. Ja nie chcę powiedzieć, że wpadłem na to, bo to jest od Boga objawienie. To jest Jego Duch Święty i Jemu chcę chwałę oddać. Ale wiecie, kiedyś, kiedy pracowałem, kiedy robiłem, przyjechał znajomy, który tam lata, żeśmy się nie widzieli. I kiedy naprawiałem mu auto, musiał czekać, bo nie miał transportu do domu, to rozmawialiśmy o różnych rzeczach, jak było kiedyś, jak tam, co tam u niego, co się pozmieniało, co i tak. I wyczułem moment, że jest nieszczęśliwy, że gdzieś tam potracił się, pogubił się, jest nieszczęśliwy. I nie wiedziałem, jak zacząć, ale mówisz, w moim życiu też tak było. W moim życiu też jakoś nie mogłem znaleźć szczęścia, jakoś pokoju, nie było tak jak zawsze, ale wiedziałem, że zapomniałem o tym, który jest najważniejszy, o Jezusie Chrystusie. Zapomniałem o Nim. Było coś ważniejszego w moim życiu niż On, coś ważniejszego niż Bóg. I kiedy przyszedłem do Niego na kolana, kiedy opamiętałem się, kiedy wróciłem, a On był blisko mnie, wtedy mi pomógł i podniósł mi. I wiecie, i zaczęliśmy rozmawiać i mówiłem Mu świadectwa różnych innych ludzi, którzy byli pogubieni, którzy byli w podobnej sytuacji jak On, którzy byli z bardzo, bardzo w ciężkim sytuacji. A Bóg odmienił ich los i dzisiaj są szczęśliwymi ludźmi. Dzisiaj są zupełnie innymi ludźmi. I kiedy przyszedłem wieczór do domu i tak myślę ciągle o tym człowieku i myślę o tym, co się wydarzyło, co żeśmy mogli rozmawiać, jaki mogło być fajny czas, to Duch Święty przypomniał mi to, co było rano. I mówi tak, pytałeś się mnie, co możesz więcej zrobić niż Jezus Chrystus. Zrobiłeś. Wiecie, Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. On nigdy nie był grzesznikiem. Nigdy nie zaznał grzechu. On nigdy nie był upadły. On nigdy nie był w takim stanie, jak może byłeś ty. Chociaż przeszedł wszystko oprócz grzechu. I tu właśnie o to. On nigdy nie był w takim miejscu. I on nie mógł powiedzieć świadectwa, że byłem grzeszny, ale teraz jestem zbawiony. Ale ty to możesz zrobić. Amen? Ty możesz powiedzieć świadectwo, że byłem upadły, byłem w grzechu, żyłem w nędzy, ale Jezus Chrystus mnie zbawił. On mnie podniósł. On mnie oczyścił i uczynił nowym człowiekiem. I wiecie, jak bardzo mocne jest, jak bardzo wielkie jest świadectwo. My myślimy, że to tylko kilka słów, ale Pan Jezus podał nam do zrozumienia, że to ty i ja, to my jesteśmy tymi, którzy potrafimy większe rzeczy niż On. Bo potrafimy mówić świadectwo, jak wspaniały jest nasz Bóg, jak wspaniały jest nasz Jezus Chrystus, jak wspaniale zmienił twoje życie. Amen? Rozumiemy to już? Czy wiesz, jak masz bardzo ważne zadanie do spełnienia? Nie musisz mówić kazania, nie musisz wykładać Słowa Bożego na tej ziemi, nie musisz nikogo uświadamiać i mówić teologii, ale powiedz, co Jezus Chrystus zrobił w twoim życiu, że kiedyś nie było tak, jak jest teraz. Amen? I to jest właśnie to. Pan Jezus w twoim życiu potrafi robić większe rzeczy niż te, które On na tej ziemi. Dlatego powiedział, większe nad te nawet będziecie. Będziecie mówić świadectwo. Będziecie mówić, jakie było wasze życie, a jakie jest teraz. To jest ta wspaniała rzecz. Pan Jezus tak bardzo się cieszył na ten moment, kiedy my będziemy mówić innym ludziom o zbawieniu, o Jezusie Chrystusie. Mówisz innym, czy jesteś otwarty na to, żeby mówić, że Bóg zmienił twoje życie. To jest najlepsze, co może być. Młodzież, kiedy będzie wychodzić do szkoły, kiedy będzie do gimnazjum wychodzić, będą mówić, że w ich życiu zaszła zmiana. Każdy młody człowiek chce szumieć. Chcę poszaleć. Ale może być tak w twoim życiu, że poznasz Jezusa Chrystusa i to będzie najlepsze, co mogło cię spotkać. Pamiętam ten dzień, kiedy Bóg dotknął mojego życia. Wiecie, takie pomieszczenie podobne do tego było, gdzie siedziałem gdzieś tak pod oknem, pod takim rzędem, gdzieś tak może trzecie miejsce od okna i siedziałem i nie wiedziałem, co się wydarzy. Ale kiedy zaczął być mówione Słowo Boże, Duch Święty, wtedy nie wiedziałem jeszcze, nie znałem Go w ogóle. Duch Święty zaczął przekonywać moje życie. Zaczął przekonywać mnie, że jestem grzesznikiem, że potrzebuję Niego, że urodziłem się i jestem grzesznikiem. Halleluja. I On mnie przekonał o tym. W pewnym momencie dotknął mojego życia. Nie byłem wcale zepsutym ani złym człowiekiem. Może wielu z ludzi myślało nawet, że jest dobry. Fajny chłopak, grzeczny, dzień dobry wszystkim mówi. Nie pyskuje, nie przeklina. Ale każdy z nas urodził się w grzechu. I ten grzech ciąży na nas. Ale jest Jezus Chrystus, który przyszedł, aby zbawić, aby oczyścić Ciebie. Abyś Mu oddał swoje życie. Powiedz tylko, Panie Jezu, chcę złożyć to na krzyż. Chcę to złożyć u Ciebie. I chcę od tej chwili, abyś Ty był Panem mojego życia. Amen.
Halleluja. I właśnie Duch Święty robi tak wspaniałe zadanie, tak wspaniałe dzieło w nas. I Duch Święty objawia nam prawdy, objawia nam to, że Ty jesteś Jego narzędziem, że Ty jesteś narzędziem, które potrzebuje, aby On tak bardzo potrzebuje Ciebie, abyś mówiła świadectwo swoim bliskim, swoim znajomym, abyś mówił, co Jezus Chrystus zrobił w Twoim życiu. Amen? Bez entuzjazmu. Jezus Chrystus, ja wiem, że On tego potrzebuje. Duch Święty potrzebuje Ciebie. Chcę Wam to powiedzieć wyraźnie. Duch Święty potrzebuje Ciebie i mnie. Potrzebuje po to, abyś mówiła świadectwo, co Jezus Chrystus zrobił w Twoim życiu. Bo to są większe rzeczy, to są większe cuda, to są większe rzeczy, nawet nad te, które Pan Jezus czynił. Amen? Tak sam On powiedział. Ja tylko powtarzam Jego słowa. Mam to zapisane, mam dokument na to, więc nie podważycie tego. I On potrzebuje tak bardzo. Jeżeli piszecie, to zapiszcie. Ale my nie zrobimy niczego bez Niego. On tak naprawdę nie chce niczego zrobić bez Ciebie, ale Ty niczego nie zrobisz bez Niego. On chce, abyśmy szli ręka w rękę, abyśmy szli razem. Halleluja. I Duch Święty jest tym przyjacielem, którego chcę Wam przedstawić, aby na każdy dzień, abyśmy nie zapominali, ale abyśmy byli naprawdę bliskimi przyjaciółmi, w bliskiej więzi razem z Nim mogli żyć. I wiecie, Duch Święty nie był dopiero dany w tym momencie, kiedy w Dzień Pięćdziesiąty, kiedy przyszedł z wylaniu szczególnego namaszczenia, szczególnego wylania. Ja znalazłem takie miejsce, chcę Wam go przeczytać, Łukasz 2:25. Przeczytam Wam go, bo jest szczególne to miejsce. Jest mowa o jednym człowieku, bardzo ciekawy człowiek. Dużo z jego życiorysu nie znajdujemy na stronach Słowa Bożego, a słuchajcie, wsłuchajcie się w te słowa. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Symeon się nazywa. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela. I słuchajcie uważnie, a Duch Święty był nad nim. Jeszcze Pan Jezus był malutkim dzieckiem. Kiedy jeszcze był malutkim dzieckiem, był człowiek w Izraelu. Było wielu ludzi, którzy znali Ducha Świętego, którzy już wtedy byli Jego przyjaciółmi, którzy już wtedy chodzili razem z Nim, którzy odkryli tę prawdę, że jest Bóg, który może być z Tobą na każdy dzień. Wiecie, kiedy modliliśmy się tutaj o siostrę Zosię, która jest samotna, która potrzebuje kogoś, kto by mógł być blisko. Zacząłem się modlić, Duchu Święty, Ty jesteś najbliżej niej. W tej chwili Ty jesteś najbliżej niej. Proszę Cię, abyś był jej pocieszeniem, abyś był jej prowadzeniem, abyś był jej objawieniem, jej oczami, jej ustami, abyś Ty był jej przyjacielem, takim, którego potrzebuje w tej chwili. Halleluja. I Duch Święty jest najlepszym przyjacielem. Wiecie, ten Symeon, czytamy dalej, to nie jest koniec historii Symeona. Bogobojny oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Halleluja. Pan Jezus powiedział, nie będzie tylko nad wami, nie będzie tylko z wami, ale gdzie będzie? Będzie też was, w waszych sercach. Halleluja. Jeszcze nie był ten czas, ale Duch Święty był przyjacielem Symeona. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Popatrzcie się, Duch Święty, tego, którego świat nie widział. Ludzie znali Symeona i wiedzieli, że jest porządnym człowiekiem, że jest bogobojny, że jest człowiekiem wierzącym. Jest takim dobrym człowiekiem. Nie wiedzieli może o tym, że Duch Święty był nad nim, ale wiedzieli, że coś jest inaczej niż wszyscy inni. Oni już wtedy zastrzegali, bo to było zapisane na kartach Biblii. I oni wiedzieli, że jest coś inaczej. Ale on miał bliską więź. Jaka jest różnica między tym, co ludzie widzieli, a co było między nim a Duchem Świętym? On wiedział, że Duch Święty jest jego przyjacielem, z którym siądzie rano, siądzie po południu, siądzie wieczór i zapyta się go, Duchu Święty, powiedz mi, kiedy moje życie się skończy? Jestem już starym człowiekiem. Jestem w podeszłym wieku. Chciałbym wiedzieć, kiedy mnie zabierzesz do siebie. A Duch Święty poklepał go po ramieniu i powiedział, Symeon, jest taka rzecz. Pośle najpierw Zbawiciela na ziemię. Tak bardzo go pragniesz. Tak bardzo chcesz uwidzieć Zbawiciela. I ty go uwidzisz. A wtedy pójdziesz do mnie. Wtedy cię zabiorę dopiero. To były najlepsze słowa, które mógł Symeon usłyszeć. Tyle ludzi przez wieki oczekiwało Zbawiciela, a sam Duch Święty przyszedł do niego i mówi, ty nie umrzesz, dopóki go nie ujrzysz. Więc Symeon stał i powiedział, to nic, że jestem stary, to nic, że w podeszłym wieku, dopóki Zbawiciela nie ujrzę, to jestem młodym człowiekiem. I wielbił Boga i chodził z Duchem Świętym. Chodził z Bogiem. Halleluja. Czy rozumiecie, że Duch Święty jest tym, który jest twoim przyjacielem, który chce rozmawiać z tobą? Który chce ci powiedzieć nawet odnośnie twojego wieku? Który chce rozmawiać z tobą na temat twojej pracy? Który chce rozmawiać na temat twojego życia?
Czytajmy dalej, to nie koniec historii. Duch Święty objawił mu, nie ujrzy śmierci, zanim nie oglądnie, on nie będzie oglądał Chrystusa. I przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni. Popatrzcie, jaki zbieg okoliczności. Symeon często chodził do świątyni, ale Duch Święty pobudził go w szczególny sposób i ten młody człowiek natchnienia Ducha Świętego idzie do świątyni. Idzie się modlić. Nie było powiedziane, że była godzina modlitwy, że było nabożeństwo wyznaczone na ten czas, że było akurat wtedy jakieś specjalne do seniorów spotkanie, ale Duch Święty natchnął go. On wstał, ubrał się i poszedł do świątyni. Popatrzcie, Duch Święty jest tym, który natchniecie wtedy, kiedy potrzebujesz iść. Amen? Wspaniały przyjaciel. Halleluja. Z natchnienia ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz zabierasz sługę swego, Panie. Według słowa Twojego w pokoju. Halleluja. Gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Co za wspaniałe słowa. Popatrzcie się, czy to jest zbieg okoliczności następny. Symeon wchodzi. Dziesiątki, setki ludzi, rodziców przychodzi błogosławić swoje dzieci. A Symeon wchodzi. Natchnienie Ducha Świętego. W sercu mu mówi: idź do świątyni. Idź do świątyni. Potrzebujesz tam być. Symeon przychodzi do świątyni. I teraz popatrzcie z punktu widzenia ludzkiego, zbieg okoliczności. No wybrał się i poszedł do świątyni. I dziesiątki ludzi, rodziców z dziećmi wchodzi, aby błogosławić ludzi, z dziećmi przychodzą. A on wchodzi, widzi jedno małżeństwo z malutkim dzieckiem. I chce zabrać je na ręce. Nie wiem, czy był taki zwyczaj, żeby wszystkie dzieci brał na ręce zawsze, ten starzec. Ale wiecie, w tym momencie podszedł do dziecka, które wziął na ręce i mówi: Boże, teraz idę do Ciebie. Już moje oczy uwidziały zbawienie. Popatrzcie się, Jezus Chrystus był malutkim dzieciątkiem, ale Duch Święty był z Symeonem. Amen. Duch Święty był nad Jezusem. Duch Święty był nad rodzicami Jego. On był tam w tym miejscu. Duch Święty to nie jest nowa osoba, która się pojawiła w dzień 50. Duch Święty to jest ktoś, kto był od początku. To jest Bóg. To jest Bóg. Halleluja. To jest Bóg, który jest naszym przyjacielem. Pan Jezus powiedział: najcenniejsze, co Ojciec miał w niebie, teraz wam da. Dał Jezusa Chrystusa. Jestem z wami. I tak jak mnie widzicie, tak będzie Duch Święty z wami, ale Go nie będziecie widzieć. Musicie w to uwierzyć. I tu się pojawia problem. Pana Jezusa uczniowie widzieli, ale kiedy zaczął mówić o Duchu Świętym, to mówili: pokaż nam Ducha Świętego, pokaż nam Ojca. Pan Jezus im tłumaczy: widzicie mnie, Ojciec we mnie, a ja w Nim. Tak samo będzie z Duchem Świętym i świat Go nie przyjmie, nie będzie Go rozumiał, świat nie będzie mógł pojąć tych rzeczy, bo Go nie uwidzi. Ale wy mnie znacie i znacie Ducha Świętego, wy Go będziecie mieć i będziecie razem z Nim chodzić. Piotrze, ty pójdziesz do Jerozolimy i będziesz głosił, a Duch Święty będzie razem z tobą. Tak jak ja jestem z tobą. I wiecie, kiedy Pan Jezus powiedział do uczni, że mają nakarmić, przynieście jedzenie, bo trzeba nakarmić 5000. Tak samo Duch Święty mówi do uczniów, potem w następnej kolejności. I wiecie, jaka jest różnica? Jest różnica taka, że dzisiaj Kościół zapomina o tym, że Duch Święty jest tak bardzo realną osobą. Apostołowie o tym wiedzieli. Wiedzieli, że tak samo jak Jezus chodził z nimi po ziemi, tak samo Duch Święty chodzi razem z nimi. Z każdym z nich, chociaż byli rozproszeni, Duch Święty jest osobą, która potrafi z każdym z nich być. Halleluja. Jesteśmy w Ustroniu, jest wspaniałe zgromadzenie, jest nabożeństwo, ale wiecie, w Stanach Zjednoczonych na każdym zgromadzeniu, w Afryce na każdym zgromadzeniu, gdzie ludzie się spotykają, gdzie wielbią Jezusa, Duch Święty dotyka każdego jednego poszczególnie. Amen? On nie jest ograniczony swoją osobą cieleśnie. On jest duchem. On jest duchem i potrafi na całym obliczu ziemi równocześnie każdego jednego dotknąć. Osobiście przekazać Ci słowo, jakie potrzebujesz. Wierzycie w to? Halleluja, bo to jest Duch Święty, to jest Duch Boży. Jest wiele imion, które określają Ducha Świętego. Ja naprawdę jestem zafascynowany tym, że mogę mieć takiego przyjaciela. Mogę mieć takiego przyjaciela, który odpowiada, którego się mogę pytać, a on mi przyjdzie z odpowiedzią. Z którym mogę rozmawiać, którym mogę powiedzieć to, czego nie wiem, to, co mnie boli, to, co potrzebuję. Czasami potrzebuję Jego namaszczenia i wtedy, tak jak ten przewód z wodą, tylko wystarczy zaciągnąć wodę i ona leci. I ona leci. I Duch Święty napełnia. I napełnia. I ty na to nic nie poradzisz. I nie potrafisz tego ogarnąć. Nie potrafisz tego zrozumieć. Było słowo prorocze dzisiaj do nas: bez przestanku się radujcie. Zawsze się radujcie.
zawsze się radujcie. Taka jest bowiem wola Boża. Amen. A ja wam powiem, jak się możecie cały czas cieszyć, skoro w życiu może być tyle problemów i tyle trosk. Czasami się tam uśmiechnie tylko. Kiedy się spotykasz z komuś, albo ktoś zapyta, jak się masz. Dobrze. Dobrze. Fajne słowo. Bardzo fajne słowo. Ale Słowo Boże mówi, bez przestanku się radujcie. To słowo by nie było nigdy zapisane w Słowie Bożym, gdyby Duch Święty nie był dany tobie i mnie. Amen? On jest najlepszym pocieszycielem. On jest najlepszym pocieszycielem. On nikt nie potrafi tak pocieszyć jak On. Wiecie, ja kiedyś przypominam sobie sytuację, kiedy straciłem bardzo bliską osobę, mojego tatę. Kiedy zmarł mój tata. Kiedy już brakowało łez. Kiedy już żal się wylał cały. Myślałem sobie, Duchu Święty, wiem, że jesteś moim pocieszycielem, ale nawet nie rozumiem, jak możesz mnie pocieszyć w tej sytuacji, w tej chwili. Rozumiecie taki moment. Jeżeli ktoś przeżył coś podobnego, to rozumiecie w taki moment. I kiedy, wiecie, kiedy byliśmy już na pogrzebie, na spotkaniu pożegnalnym, to Duch Święty przyszedł i powiedział mi, Jego tu nie ma. Jego tu nie ma. Jest u mnie. I wkrótce się zobaczycie znowu. Wiecie, nikt nie potrafiłby takich słów powiedzieć, a choćby powiedział, nie miałoby takiego znaczenia jak wtedy. Przestało się mi chcieć płakać, a Duch Święty przyniósł radość w moje życie. Halleluja. Halleluja. Potem każde słowo, które przeczytałem, że wy nie jesteście tymi, którzy nie mają nadziei. Każde słowo już miało znaczenie. Każde słowo już było dla mnie pewne i cenne. Halleluja. Duch Święty jest pocieszycielem, który da rady w takiej sytuacji, kiedy człowiek nie da rady. Człowiek może cię pocieszać godzinami. On przyjdzie i powie ci jedno słowo. On ciebie przytuli. Na początku Marek mówił takie słowo, że Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Wiecie, ja zawsze powtarzam, On nawet nie odczuwa miłości do ciebie. On jest miłością. On jest miłością. Co innego, my myślimy, że Bóg czuje miłość, że On czasami przyjdzie przytulić albo coś takiego. On jest miłością. I to wystarczy, że przytulisz się do Niego i ogarnięty jesteś Jego miłością. Co wtedy, kiedy nie czujesz Jego miłości? To znaczy, że jesteś za daleko od Niego. To jest tak jak od temperaturą. Kiedy jest grzejnik, kiedy jest kaloryfer, jest ci zimno, to się musisz przybliżyć do niego. Musisz coraz bliżej ciepła przyjść. Kiedy jest ci zimno, a grzejnik jest gorący, a ty jesteś daleko w przedpokoju, to ci nic nie pomoże ten grzejnik. Tak samo jest z Bogiem. Kiedy brakuje ci Jego miłości, to przyjdź bliżej Niego. Jesteś za daleko. Jesteś za daleko. Dlatego to często nasz problem jest. Nasz problem jest, ale Bóg jest miłością. I kiedy my się zbliżymy do Niego, to jesteśmy ogarnieni Jego miłością. Halleluja. Ale wiecie, Symeon, wracamy do tej historii. Symeon miał takiego wspaniałego przyjaciela. Wspaniałego przyjaciela, który był Duch Święty. Którym był Duch Święty. I on słyszał. Ja chcę was zachęcić dzisiaj, że Duch Święty mówi. Duch Święty mówi i On chce mówić do ciebie. On chce mówić w każdej prostej rzeczy. On chce ci powiedzieć, jaką piosenkę masz zaśpiewać. Amen? Halleluja. On chce ci powiedzieć, jakich słów masz użyć. Wiecie, ja przypominam sobie takie spotkania często na piątkowych spotkaniach do facetów, do mężczyzn. Kiedy się modlimy, przychodzę i mówię, Panie, nie wiem, co mam zacząć, co mam zrobić. Mam słowo, mam przeżycie, ale nie wiem, czy to jest stosowne na tę chwilę. I wtedy przychodzę i wiecie, chwytam się wiarą. Wiarą. Mówię, Panie, wierzę, że Ty będziesz na tym miejscu i wszystko, co będzie się działo, to będzie najlepsze, co może być. I kiedyś takie spotkanie, przypomina się mi, to było dosyć dawno temu, wziąłem gitarę, chciałem coś zacząć grać i nic nie miałem w głowie. Żadnej piosenki. Tak jakby ktoś wymazał mi zupełnie pamięć. Nic nie miałem w głowie. Wszyscy się patrzą na mnie, że zaczniemy. Wszyscy już tacy podekscytowani, że za chwilę jakaś pieśń uwielbienia będzie taka rytmiczna. Zaawansowani w to. A ja stoję i zastanawiam się, czy jeszcze pamiętam jakieś akordy na gitarę. Nic. Mieliście coś kiedyś takiego? Nie tylko na gitarze, ale gdziekolwiek. W kuchni albo gdziekolwiek. Chcesz ugotować obiad i nic nie wiesz, co masz zrobić. Ja miałem tak na spotkaniu. I wiecie, w tym momencie pytam w takim westchnieniu, proszę, mówię, Duchu Święty, pomóż mi, co mam zrobić. I usłyszałem głos, chwyć akord. Chwyć akord, E-dur. Chwyć E-dur. Często lubię ten akord. Chwyciłem E-dur, no i trzymam. I patrzę na tę gitarę. Mężczyźni patrzą na mnie, ja patrzę na gitarę. I nic. Pytam się Duchu Święty, a co teraz? Zacznij grać. Wiecie, ja zacząłem tam jakoś tą ręką machać, zacząłem grać. I w tym momencie zaczęło uwielbienie. Jeden
Mężczyzna zaczął się modlić, drugi zaczął się modlić, trzeci zaczął się modlić w językach, czwarty podniósł ręce, patrzy się, ktoś tam płacze. Duch Święty zaczął działać. Halleluja. Widzicie, na tym spotkaniu, żeśmy ani jednej pieśni nie zaśpiewali. Ja trzymałem akord i grałem do samego końca jeden akord. A Duch Święty działał i zrobił wszystko, co było potrzebne zrobić. Halleluja. Taki jest właśnie Duch Święty. Następne spotkanie przyszedłem, chwyciłem akord, grałem, ale to już nie działało. Halleluja. On nie chce, abyśmy byli schematyczni, abyśmy byli mono, ale On chce, abyśmy współpracowali z Nim. Halleluja. Taki jest wspaniałym przyjacielem. Kiedy poprosisz Go o pomoc, On zawsze jest pomocą. On nigdy Cię nie zostawi samego. On nigdy Ciebie nie zostawi samego. Tylko trzeba Mu zaufać, trzeba Mu uwierzyć. Takim właśnie Symeon był. Symeon słyszał Jego głos i on go brał na poważnie. Ludzie inni dziwili się, jak ten człowiek ma takie wyczucie czasu, że wie, w którym momencie do świątyni przyjść. Ja wam powiem, jakie miał wyczucie czasu. Duch Święty, jego najlepszy przyjaciel, pobudzał go do tego, co ma robić. On mu powiadał, teraz idziesz tam, teraz idziesz tu. A kiedy pytał się, Boże, jak długo będę żył, to Duch Święty mu powiedział, dość długo będziesz żył, aż ujrzysz Zbawiciela. Potem zabiorę cię do siebie. A wróćmy do Ewangelii Jana. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela. Tutaj Pan Jezus jeszcze mówi, kiedy mówi o tym właśnie, cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. I drugi raz Pan Jezus mówi, jeśli o coś prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Pan Jezus myślami już był zapędzony w ten moment, kiedy Duch Święty napełni każdego z tych uczniów. Już był w tym momencie, kiedy każdego Duch Święty napełni. Halleluja. Wiecie, że nasze prośby, nasze modlitwy, niezależnie od tego, czy będziemy głośno się modlić, krzyczeć, czy będziemy cicho wypowiadać te słowa, to tak naprawdę Bóg oczekuje na naszą wiarę i mówi, jeżeli tylko uwierzycie, jeżeli tylko powierzycie mi każdą waszą prośbę, ja to spełnię. Amen? To mnie na nowo uczy zaufania, że nasze modlitwy to nie jest coś, co jest bez sensu. To, co jest coś, trzeba mówić, a kiedyś Bóg może zadziała. Nie, absolutnie. Pan Jezus mówi zupełnie inaczej. O cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony. I właśnie, aby Ojciec był uwielbiony. Słowa Ojca to jest, tak bardzo kocham Ducha Świętego, tak bardzo Go cenię i szanuję i darowałem wam Go, aby był w twoim sercu, aby był z wami na wieki, aby był z wami, aby pomagał wam, aby was przeprowadzał przez każdą sytuację, ale nie zasmucajcie Go, bądźcie Jego przyjaciółmi. On was potrzebuje. On potrzebuje twoich ust, On potrzebuje twoich nóg, twoich rąk, On potrzebuje ciebie, żeby zanieść Ewangelię, Ewangelię Jezusa Chrystusa, żeby zanieść dobrą nowinę. On potrzebuje ciebie, ale ty nie dasz rady sam bez Niego. Niczego nie zrobicie beze mnie. Następne słowa tutaj mówię. W 15 rozdziale Pan Jezus to powiedział. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. I tak bardzo Pan Jezus chce na nowo zachęcić w tym miejscu, że potrzebujemy obecności tego wspaniałego przyjaciela naszego Ducha Świętego, który jest Bogiem. Amen? Halleluja. Jeden jeszcze taki człowiek, który bardzo bliski też ze Słowa Bożego. Wiecie, nie wiem jak się to dzieje, ale ci, którzy najbliżej Boga chodzili, to nie trzeba o nich dużo pisać. Wcale nie trzeba się rozpisywać. Symeon jest napisany w 3-4 wersetach, jest określony jego cały życiorys. I wiecie, kiedy zaczniemy rozmyślać nad tym, jak ten człowiek miał bogate życie, to wystarczy w 3 wersetach zapisać, chodził z Duchem Świętym, był z Bogiem. W tych 3 wersetach całe bogate życie człowieka można zapisać. Kiedy człowiek nie ma zbyt bogatego życia, trzeba rozpisywać i pisać, i pisać, i pisać, i wracać do różnych szczegółów, a jeszcze był tutaj dobrym człowiekiem, albo tam był dobrym. Ale kiedy chodzi z Bogiem, kiedy chodzi z Duchem Świętym, wystarczy jeden werset. Amen? Halleluja. I Bóg takich ludzi bardzo kocha. Wiecie, Bóg kocha takich ciebie i mnie. On kocha ciebie, ma ciebie dzisiaj tutaj na tym miejscu, abyś, jeżeli to nie jest tak, jak tutaj u Symeona, abyś nawiązał z nim na nowo relację. Nie będę czytał tego słowa, ale jest taki człowiek, który bardzo jest bliski mojemu sercu. Kiedyś nawet było takie proroctwo tego słowa, ale chcę powiedzieć o samym tej osobie. Henoch. Znacie kogoś takiego? Znać może nie, ale słyszeliście o nim. Henoch chodził z Bogiem. Tak jest napisane w Słowie Bożym. Bardzo mało miejsca. Ja czytałem, szukałem, próbowałem dowiedzieć się, żeby coś więcej wiedzieć o Henochu. Wiecie, tak cenny człowiek, tak bardzo i tak szukałem, żeby coś było więcej. A jak on to robił? A jak on chodził z Bogiem?
Jak to mogło wyglądać na każdy dzień? Powiedz mi, Boże, chociaż jeden dzień. Pokaż mi jeden dzień Henocha, jak to wyglądało, jego chodzenie z Bogiem. Jest napisane, chodził z Bogiem, a potem go nie było, bo zabrał go Bóg. I koniec. Tak wspaniały człowiek, tak cudowny człowiek. I wiecie, kiedy podczas modlitwy, kiedy uwielbiałem Pana, Bóg dał mi taki obraz człowieka, który chodzi z Bogiem, który uwielbia Go, który szuka Go każdego dnia, który rano się budzi, który rano je śniadanie razem z Nim, kiedy pije kawę razem z Nim, kiedy rozmawia z Nim, kiedy czegoś nie wie w pracy, kiedy coś potrzebuje, a nie daje sobie rady, prosi Go o pomoc, ten Mu pomaga. Kiedy potrzebuje czegokolwiek w swoim życiu, zwraca się do tego przyjaciela i chodzi z nim każdego dnia. I chodzi z nim każdego dnia. I ludzie wszyscy dookoła wiedzieli, że coś nie tak jest z nim. Jest jakiś inny, jest dziwny. Wszyscy się bawią, mają przyjaciół, różne tam mają rzeczy. A ten człowiek, on ma swój tor. Wiecie, oni nawet nie rozpisywali się na jego temat. Nawet tego nie umieli zrozumieć. Ale Bóg bardzo dobrze go rozumiał. I wiecie, Bóg, opowiem wam taki jeden dzień z życia Henocha. Bóg chodzi z Henochem i mówi tak, Henoch, napiłbym się kawy z tobą. Nie wiem, czy kawa była wtedy już, ale chcę wam to zaimprowizować, taki wasz przeniesienie do waszego życia. I on ma społeczność z nim. On się dzieli z nim każdym problemem, każdą szczególną sytuacją. Kiedy jest szczęśliwy, kiedy jest radosny, kiedy dostaje awans w pracy, dzieli się z tym Bogiem, z Bogiem tym. Cieszy się, raduje się i chodzi razem z nim. Ale pewnego dnia Bóg mówi tak. Henoch, ja idę na mój tron. Idę zasiąść na mój tron. Ale nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Henoch, nie wiem jak to może być, ale ty na ziemi nie możesz zostać beze mnie. Ja po prostu nie potrafię bez ciebie tam być. Mi ciebie tak brakuje. Każdy dzień jesteśmy razem. Jak ja mogę być bez ciebie? Henoch mówi, Boże, to samo chciałbym powiedzieć. Ja nie wyobrażam sobie żyć bez Ciebie ani jeden dzień, ani jedną chwilę. Przecież ja do najbliższego śniadania nie przeżyję bez Ciebie. Następny moment, ja nie wiem jak do pracy się wybrać bez Ciebie. Zawsze chodziliśmy razem. Zawsze byliśmy razem. I Bóg mówi do niego tak, darujmy sobie pogrzeb i wszystkie te pożegnania, ja Ciebie zabiorę od razu, bo nie będziemy czekać dalej. Halleluja. Wziął go pod pachę i poszli razem. Halleluja. I ludzie chodzili, patrzyli się, szukali go. Zgubił się. I mówili tak. Chodził z Bogiem i nie było go, bo zabrał go Bóg. Popatrzcie się. Oni tak za bardzo może nie wierzyli jak Henoch w Boga, ale wiedzieli, co się stało. Dobrze wiedzieli, co się stało. Wiecie, jaka jest różnica? Że wielu ludzi wie, co się dzieje, ale nie odważy się na blisko relację i społeczność z Nim, z Bogiem. Amen. Jak jest w Twoim życiu? Czy już bardzo dużo wiesz? Czy już bardzo dużo przeczytałeś? Czy może jesteś obczytany, obeznany? Może wiesz więcej niż potrzeba? Ale czy masz relację z Nim? Taką relację, jak miał Symeon. Taką relację, jak miał Henoch. Że chcesz zapytać Jego, Panie, ile jeszcze mi zostało życia? Że chcesz zapytać, Panie, co zrobimy dzisiaj? Mamy popołudnie wolne, co zrobimy dzisiaj? Czy masz taką relację? Czy jest On dla Ciebie tym przyjacielem, który jest najważniejszy w tym życiu? Halleluja. Ja już omijałem takie słowa, wiecie, bo jest tego bardzo wiele, ale jest napisane, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Pieczęć, zapieczętowani, to jest coś takiego, kiedy za czasów królów były pieczętowane rzeczy. Wiecie, kiedy król jakieś gospodarstwo, jakieś tam po prostu jakieś prawo własności ziemi opieczętował, nikt nie miał prawa do tego. Ten właściciel miał pieczęć od króla i to była jego własność, to był od króla najwyższy autorytet i choćby ktoś chciał przyjść i zagrabić, ktoś by chciał powiedzieć, podważyć, słuchaj, ta ziemia jest moja, ten dom jest mój, on pokazał pieczęć króla i to było zapieczętowane. To jest własność króla. Ja żyję na własności króla. I to wszystko należy do Niego. Jeżeli chcesz się zmierzyć, to idź do Niego. I właśnie Duch Święty jest takim właśnie pieczęcią w moim i w Twoim życiu. Zapieczętowani na dzień odkupienia. Jesteśmy zapieczętowani przez Najwyższego Króla. Nikt i nic nie jest w stanie Ciebie zniszczyć, nic nie jest w stanie Ciebie pognębić, czy cokolwiek Ci wyrządzić jako krzywdę, gdyż Ty jesteś zapieczętowany przez kogo?
przez Ducha Świętego. Halleluja. Ja chcę naświetlić, jak bardzo ważną osobą on jest w moim życiu. Jak bardzo ważną osobą był w życiu Jezusa Chrystusa. I jak bardzo ważną osobą jest w życiu Ojca, Boga naszego Wszechmogącego. Halleluja. Duch Święty, ten, który od początku świata był. Wiecie, kiedy otworzymy Słowo Boże, kiedy pierwszą stronę otworzymy, zaraz na samym początku, wtedy, kiedy jest wstęp, kiedy pisze brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne i od razu przeczytasz Księgę Mojżeszową i pierwszy rozdział, pierwszy wiersz, zaczynasz czytać, to natrafisz na miejsce, że ziemia była pustkowiem, a Duch Święty unosił się nad nią. Halleluja. On już wtedy tam był. A wiecie, po co tam był w tym miejscu? On był razem z Bogiem, razem z Jezusem Chrystusem. Współpracowali. Kiedy Bóg wypowiedział słowo, wypowiedział, niech stanie się światło, Duch Święty już to uczynił. Halleluja. On jest tym. Wiecie, jest to bardzo przykre i chce się mi aż płakać, kiedy słyszę, że Ducha Świętego traktuje się jak moc wykonawczą, jako kogoś, jako coś, nie jako kogoś. Moje serce cierpi z tego powodu, gdyż to jest ktoś, kto jest najważniejszy w życiu Boga. Najważniejszy w życiu Jezusa Chrystusa i w życiu Ojca. Amen? Możecie na to powiedzieć? Kiedy stwarzał świat, On powiedział pierwsze słowa, a Duch Święty to zrobił. Zauważcie też, że Bóg nie pomyślał tych słów, to jest też bardzo ważne, ale On je wypowiedział. On je wypowiedział w relacji z Duchem Świętym, a Duch Święty w tym momencie to uczynił. Halleluja. I dzisiaj ten sam Duch Święty jest na tym miejscu i ten sam Bóg jest na tym miejscu. Niektórzy się obudzili chyba w tym miejscu, w tym momencie. Halleluja. Ten sam Duch Święty, jak podczas stworzenia świata. On jest dzisiaj między nami. I kiedy Bóg wypowiada słowo, Duch Święty już to robi w twoim życiu. Kiedy Go dzisiaj poprosisz, Panie, potrzebuję Ciebie, bo w moim życiu jest niedobrze, to Duch Święty już w tym miejscu zmieni twoje życie. Halleluja. On działa na wiarę. Kiedy Mu uwierzysz, On działa w twoim życiu. Następny moment, kiedy Pan Jezus, kiedy Bóg Ojciec powiedział, niech stanie się trawa, niech stanie się wszelka zielenina, niech stanie się wszelka roślinność. Duch Święty wszystko wykonał dokładnie tak, jak było zaplanowane. Było słowo i było działanie. Kiedyś na jednym spotkaniu Duch Święty powiedział mi, żebyśmy śpiewali z Księgi Mojżeszowej pieśń, jam jest Twój Bóg, który Cię uzdrawiam. Ja jestem Twoim lekarzem. Ja posyłam słowo i uzdrawiam Ciebie. I nie wiedziałem, co to, tak jak stara pieśń taka. Zaczęliśmy ją śpiewać. Przypomniały się nam słowa w międzyczasie, bo żeśmy tam pobłądzili i coś tak dalej. Ale śpiewaliśmy to, co Duch Święty kazał, aby śpiewać. I kiedy śpiewaliśmy to, dotarło do mnie, że Bóg w tym momencie posyła słowo, że chce uzdrawiać, a Duch Święty zaczął to robić. Bo kiedy się obróciłem, patrzę, że ktoś już tam zaczął uwielbiać Boga za uzdrowienie. I tak właśnie działa Bóg. On posyła słowo. Wiecie, to słowo było posłane na pustyni. Na pustyni do Izraela. Izrael szedł przez pustynię i były bardzo ciężkie warunki. Wyobraźcie sobie, że nie było lekarza, nie było szpitala, nie było apteki, nie było nic, co by jeszcze pustynia. No można było jakieś zioła tam gdzieś zerwać, żeby leczyć, ale nie było to pustynia przecież. Nie było nic. Ale Bóg przychodzi i mówi, ja jestem Twoim lekarzem. Ja jestem Bóg, który jestem Twoim lekarzem. Ja posyłam słowo i w tym momencie Duch Święty Ciebie uzdrawia. Halleluja. I tak się też dzieje. Amen? Do dzisiaj to słowo ma moc. Jedno z Jego imion to jest Jahwe Rafa, który Bóg, który przychodzi, aby Ciebie leczyć, aby Ciebie dotykać, aby dotykać Twojego życia. I wiecie, nasze serca czasami są daleko od tego, bo nie mamy relacji z Nim i my nie wierzymy w to, że to się dzieje. A kiedy będziesz miał relację z Nim, kiedy spotkasz się z Nim i uwierzysz Mu, że to jest prawda, On zacznie działać. Apostołowie ani chwili, ani przez moment mniej nie uwielbiali Boga, jak wtedy, kiedy byli z Jezusem Chrystusem. Popatrzcie się, kiedy Ewangelię Jana czytamy do końca, tam nie ma przeskoku. Tam nie ma, że coś się skończyło, coś się zaczęło. Pan Jezus ich przygotował na to i powiedział, ja idę do Ojca, bo lepiej dla was będzie, żebym poszedł. Bo wtedy przyjdzie Duch Święty, który będzie wszędzie z wami. Będzie wszędzie. Wiecie, wyobraźcie sobie, dzisiaj mamy tyle miliardów ludzi na ziemi. Kiedy Jezus Chrystus jest w Jerozolimie, sobie wyobraźcie taki moment. Chcesz się z Nim spotkać. Chcesz się z Nim spotkać, aby Ciebie dotknął i musisz się umówić. I mamy 2016 i wypada na te tyle miliardów ludzi, już pomijając, powiedzmy, pogańskie narody, chrześcijanie, ile jest miliardów chrześcijan. Umawiasz się na wizytę do Jezusa Chrystusa i jesteś na kolejce, że 2058. Przeliczysz szybko swój wiek i pomyślisz, Boże, to przepiszę to na mojego praprawnuka, tę wizytę. Ale Jezus Chrystus powiedział, ja idę do Ojca, a poślę wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy,
który będzie z wami na wieki i jest wśród was. Halleluja. Jezus Chrystus jest wśród nas. Przez Niego. Przez Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest wspaniałym naszym tatusiem, jest Ojcem. I w kim możemy wołać Abba Tatusiu? Przez kogo możemy wołać to? Jak tam jest napisane? W którym wołamy, ale w którym? W Duchu Świętym. Wołamy Abba Ojcze. Popatrzcie się, tak święty Bóg stworzył wszystko. Potężny, a my zwykli ludzie, proch ziemi można powiedzieć, wołamy Abba Tatusiu. Czy to nie jest zuchwałość? On dał prawo, dał Jezusa Chrystusa, powiedział, przez Niego się to stało. Poślę wam Jezusa Chrystusa, aby święto krwią omyci możecie być moją własnością, moimi dziećmi, moimi synami, córkami i w Duchu Świętym, którego wam poślę, będziecie wołać Abba Tatusiu. Halleluja. Jeszcze jeden przykład się mi przypomniał teraz, kiedy apostoł Paweł był przed Radą Najwyższą, kiedy stał na przesłuchaniu, miał być skazany. On powiedział niesamowite słowa. Nie tak dawno trafiłem na te słowa i zaszokowały mnie. Czytamy Słowo Boże, a czasami nas coś zaszokuje. Duch Święty jest wspaniałym przyjacielem, który ci pokaże pewne momenty. I tak jak przed chwilą powiedziałem, obudziłem się w tym momencie. Wiecie, apostoł Paweł niesamowicie potrafił zakłopotać Rzymian podczas przesłuchania i niezły szok wprowadzał faryzeuszy, Radę Najwyższą. Ani jedni, ani drudzy go nie rozumieli, nie mogli sobie z nim dać rady. Wiecie dlaczego? Bo on, kiedy był przed rzymskim przywódcą na przesłuchaniu, on mówi tak, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Ten Jezus Chrystus, który mnie dotknął, którego spotkałem na swojej drodze życia, on zmartwychwstał i on żyje. A Rzymianie przecież w swoich aktach mieli napisane, że go ukrzyżowali. Dla nich to był szok, to był problem. Oni tego nie umieli pojąć. I wiecie, ten przywódca teraz mówi do swoich prawników, przygotujcie mi te dokumenty, bo ten człowiek coś tutaj ściemnia. Oni przygotowali dokumenty i jest czarne na białym, że był ukrzyżowany. Ten człowiek nie żyje. A apostoł przychodzi i mówi, on żyje. Jezus Chrystus żyje, czego my jesteśmy świadkami. I tam jest takie bardzo ważne słowo, ale nie tylko my, ale też i Duch Święty. I oni się zastanawiali, kto to jest Duch Święty? A w jednym miejscu, na dalszym miejscu Słowa Bożego jest napisane, że ten, który Chrystusa zbudził z martwych, i obudzi wasze ciała do życia. Duch Święty właśnie obudził Jezusa Chrystusa z martwych. To Duch Święty, chcę wam powiedzieć. Duch Święty obudził Jezusa Chrystusa do życia. Amen? Tak jest zapisane w Słowie Bożym. I ten moment bardzo mnie ujął. Nie tylko my jesteśmy świadkami tego, ale też Duch Święty. On nie powiedział, że żołnierze byli świadkami, chociaż to była prawda. Żołnierze byli w szoku. Pewnie z tej traumy musieli do psychologa pójść. Kiedy to się stało, kiedy kamień odleciał tam z tego grobu. I oni byli świadkami, ale on nie powiedział, że żołnierze byli świadkami, idźcie, zapytajcie ich. Za parę groszy tam może zmienili zdanie, ale swoje przywiedzieli. On też nie powiedział, że Maria Magdalena była świadkiem tego zmartwychwstania, chociaż ona była pierwsza w grobie. Zgadza się? Ale dlaczego powiedział, że Duch Święty był świadkiem? Halleluja. Dlatego, i to chcę na sam koniec wam powiedzieć, dlatego, że Duch Święty był najbardziej realną osobą w jego życiu. Duch Święty był najbardziej dla apostołów realną osobą. Na tej ziemi chodząc głosili Ewangelię, ale tak naprawdę to Duch Święty był osobą, która się spotykała, z którą się spotykali, z którą chodzili, która była tylko niewidoczna. Nic poza tym. Niewidoczna dla ludzi. To był ktoś, kto najważniejszy w ich życiu. On był świadkiem. On był świadkiem. Apostoł to powiedział tak, jak to po prostu wiedział, jak to widział. On wiedział, że Duch Święty stoi koło niego i mówi właśnie ten oto, który jest przy mnie, Duch Święty, on był świadkiem zmartwychwstania. On był nawet kimś więcej w tym zmartwychwstaniu. Coś więcej tam zrobił. To on zbudził Chrystusa. A oni byli bardzo zakłopotani. Wiecie, ludzie wokoło są zakłopotani, są w różnych problemach, w różnych rozterkach. Ty masz Ducha Świętego. Jeżeli go jeszcze nie masz w swoim życiu, chcę ci powiedzieć dobrą nowinę, że nie dasz rady bez niego. Ale jest blisko ciebie. Możesz poprosić go dzisiejszego dnia, dzisiejszego popołudnia, możesz po obiedzie siąść, kiedy będziesz pił kawę, poproś go, powiedz Duchu Święty, tak bardzo ciebie potrzebuję w moim życiu. Może do tej pory ceniłem ciebie jako osobę gdzieś tam powiedzmy, albo jako coś. Bardzo cię przepraszam za to. Jeżeli tak było w twoim życiu, to chciej nawiązać z nim relację. Nie chcę was
Nie chcę was zasypywać teoriami, kim jest, jak jest, jakkolwiek inaczej. Ale chcę was zachęcić, że jeżeli go poznasz, wszystko zmieni się w twoim życiu. On zmieni twój sposób mówienia, zmieni twój sposób myślenia. On zmieni twój sposób patrzenia. W Dziejach Apostolskich nawet znalazłem takie miejsce, że nawet zmienił wygląd ludzi. Wiecie, dzisiaj jest moda na to, żeby zmieniać, żeby powiększać, pomniejszać, odsysać, polerować, cokolwiek robić innego. A kiedy już to wszystko jest zrobione, to postoi przed lustrem i mówisz, jestem dalej nieszczęśliwy. Ale kiedy Duch Święty wstąpi do twojego życia, kiedy go zaprosisz, a on stanie się przyjacielem, to możesz być, jaki jesteś, a będziesz blisko Niego, będziesz szczęśliwy, bo szczęście wychodzi stąd. To jest fajnie, że ludzie są piękni, że są ładni, że są salony odnowy. To jest fajne. Mamy piękne towarzystwo dookoła nas. Ale szczęścia nie da nic innego, jak tylko Jezus Chrystus, jak tylko Duch Święty. Jeszcze chcę wam powiedzieć jedno, że nie musisz się bać, że Duch Święty zaczniesz uwielbiać Jego, że zaczniesz... On nigdy nie prowadzi do niczego innego, jak do uwielbienia Boga. Halleluja. Wiecie, znam tyle lat, już jest moim przyjacielem i nigdy się mi nie zdarzyło jeszcze, żeby Duch Święty gdzieś tam kogoś innego chciał uwielbiać. Kiedy przychodzę i nie wiem, jak się modlić, kiedy nie wiem, jak uwielbiać Boga, mówię, Duchu Święty, Ty wiesz, jak to zrobić najlepiej. A może czasami powinienem zrobić tak, że kiedy wiem, jak zacząć uwielbiać, też powinienem powiedzieć, Duchu Święty, ja po swojemu, ale Ty zrób to tak, jak to jest najlepsze. Amen? Halleluja. I w naszym życiu, ja chcę wam powiedzieć, że to nie tylko do służby, ale do każdego, każdy dzień. Na każdy dzień. Jedno przeżycie jeszcze. Pewnego dnia, kiedy, to było kilka lat temu, kiedy obudziłem się rano, chciałem wstać, było wcześnie rano i tak sobie myślę, Duchu Święty, jeżeli jesteś taką realną osobą, jak to przeżywam, jak to doświadczam. Jeszcze moja wiara była taka, wiecie, że Pan Jezus, kiedy by przyszedł, to by mnie skarcił. Jeżeli jesteś, to proszę Cię, daj mi znak taki, żeby był widoczny. Żebym mógł zrozumieć Ciebie. I usłyszałem wyraźny głos. Idź, zrób dwie kawy. Ja już wam to mówiłem. To był tak wyraźny głos, że od tamtej pory nie mam problemu z tym, że Duch Święty nie czeka na mnie, kiedy chcę z Nim się spotkać. Halleluja. Więc kiedy się umówisz z Nim na godzinę, to nie zapomnij poprosić Go, żeby Cię obudził o tej godzinie. Zrobi to dokładnie, punktualnie. Obiecuję wam. Spróbujcie tego. On jest tak wiernym przyjacielem. On jest tak wspaniałym przyjacielem. Bez Niego nie ma sensu życie. On jest ten, który nas doprowadzi do końca. I na koniec powiem, na sam koniec już powiem tak, że kiedy już wszystko to się wydarzy, kiedy już Ewangelia będzie głoszona po całej ziemi, to właśnie Duch Święty będzie zabrany z ziemi razem z Tobą i ze mną, z nami. Jest napisane, że Duch i oblubienica mówią, przyjdź. Wtedy razem z Nim. Jak to wspaniałe, że nigdy nie będziemy osobno. Już nigdy nie będziemy osobno. Chcecie to usłyszeć jeszcze raz? Już nigdy nie będziemy osobno. Zawsze razem z Nim. Zawsze razem z Nim. I Dzień Pięćdziesiątnicy to nie jest wydarzenie, które trzeba przeżyć i potem jakoś tam. To jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok, kiedy się z Nim zapoznasz. A potem zaczyna się to, co najlepsze. Każdy dzień. Każdy dzień z Nim. Każdy dzień z Duchem Świętym. Chcę was zachęcić i rozpalić, kiedy będziecie rozmawiać z Bogiem. Kiedy będziecie rozmawiać z Nim, zaproś Go do swojego życia. Zaproś, aby był w twoim życiu. Nie chciej wychodzić z domu bez Niego. Amen? Kiedy gotujesz obiad, kiedy sprzątasz dom, nie chciej być bez Niego. Nawet wtedy Go poproś o pomoc, chociaż wiem, że nasze siostry, nasze kobiety robią to najlepiej, jak tylko kto potrafi na świecie. Ale poproście Go, proszę was bardzo, wasze siostry nasze, żebyście poprosiły Go o pomoc. Żebyście były i razem w tym miejscu. Może o pomoc nie, ale niech On będzie z wami. A to jest najlepsze, co może spotkać nas w życiu. Zacznijmy Go. I chcę jeszcze powtórzyć na nowo te słowa, które usłyszałem od Ojca. Nie zasmucajcie Tego, którego tak bardzo kocham. Ducha Świętego, wasz Ojciec. Jeżeli bym miał zatytułować to kazanie, to właśnie w ten sposób. Nie zasmucajcie Tego, którego tak bardzo kocham. Bóg Ojciec tak bardzo kocha Ducha Świętego. Jezus Chrystus z miłości do nas, do Ciebie i do mnie, wiedząc, że nie damy sobie rady bez Niego, mówi, poślę wam innego Pocieszyciela. Ta modlitwa Jezusa Chrystusa daje mi następny krok do myślenia. Ja sobie te punkty tak czasami zapisuję. Pan Jezus powiedział na początku, kiedy ktokolwiek będziecie prosić mnie w imieniu Ojca, w imieniu moim, ja to spełnię. A potem powiedział tak, ja prosić będę Ojca, aby dał wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy. I popatrzcie, połączmy te dwa wersety. Pan Jezus dał do zrozumienia, że faktycznie o cokolwiek byście prosili. Pan Jezus prosił Ojca i co? Duch Święty jest nam dany. Jest wśród nas. Dzisiaj On jest tutaj na tym miejscu. Halleluja. To się spełniło. Amen. To się spełniło.
I On dał obietnicę, tak jak ja prosiłem Ojca o Ducha Świętego, tak wy o cokolwiek proście w imieniu moim, a ja to spełnię. Amen? Halleluja. Dlatego nie chciejmy może być obojętni względem tego. Zaproś Ducha Świętego. Jeżeli tak nie jest w twoim życiu, to nie czekaj do jutra. To musi być dzisiaj. Halleluja. Może wstańmy wszyscy. Chciałbym się pomodlić, aby Duch Święty stał się twoim przyjacielem. Jeżeli tak nie jest w twoim życiu, żeby to było w twoim życiu. Halleluja. Ojcze, dziękuję ci, że posłałeś Jezusa Chrystusa na tę ziemię. Dziękuję ci, że dałeś zbawienie. Dałeś nam zbawienie, cudowne zbawienie w Jezusie Chrystusie. Że w świętej krwi Jezusa oczyściłeś nas z wszelkiego grzechu, z wszelkiego bagna, Panie. Halleluja. Dziękuję ci, Panie, że ty pokazałeś drogę życia i powiedziałeś, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie, przez Jezusa Chrystusa. Dziękuję ci też, że dałeś Ducha Świętego, że nie zostawiłeś nas sierotami, że jesteś wśród nas, że jesteś z nami. Halleluja. Dziękuję ci, nasz Panie. Dziękuję ci, Ojcze. Dziękuję ci, że Duch Święty pracuje i jest wśród nas, że Słowo twoje jest natchnione Duchem Świętym i że ono ma sens i ma życie. Halleluja. Wielbimy ciebie za to. Panie, proszę ciebie o każde serce na tym miejscu, abyśmy kiedy wracamy do domu, abyśmy byli napełnieni Tobą, abyśmy byli blisko Ciebie, abyś Ty był przyjacielem każdego z nas, i wielcy, i mali, i każdy, i dzieci, i dorośli, i starsi, i młodsi. W imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, aby Duch Święty był kimś, kto idzie razem z nami, kto idzie z nami. Halleluja. To każdy dzień jest z nami. Niech tak będzie, niech tak się stanie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.